ziemię, a może jeszcze niżej. Nasz kolejny mówca, Michał Repas, historyk, dziennikarz. Michał zafascynowany jest cmentarzami i architekturą, o których pisze w znanych czasopismach oraz w swoich książkach. Jak również umieszcza tam zdjęcia, które im robi. W swojej prezentacji opowie nam o miejscach na Pomorzu, o których prawdopodobnie nie słyszeliśmy, a to zdaniem Michała wielka szkoda. Zaraz usłyszymy. Dzień dobry Państwu, jestem tutaj po to, aby Was przekonać, po pierwsze, żeby w tych tygodniach szybko ruszyć w teren i zobaczyć rzeczy, które jeszcze nie widzieli, na przykład budowle sprzed 4,5 tysięcy lat, starsze od egipskich piramid. Tego rodzaju grobowce megalityczne znajdziemy w końcach Chebceba, nieopodal Doli. To podobna epoka, dolmen, koło Borkowa, koło Koszalina, rodzaj niszy, gdzie chowano zmarłych, każdy z bardzo waży po kilkanaście ton. Nie musimy jechać do Stone Age. Mamy podobne rzeczy tuż za krokiem, wystarczy wyjechać ze Szczecina. Zobaczcie, że te rzeczy naprawdę robią wrażenie. Proszę Państwa, nie wały chrobrego, nie molo międzyzdrowia, ale police. To powinno być główną sensacją. Widzimy klimaty, proszę Państwa, niczym z jakiejś zaginionej cywilizacji. Proszę Państwa, zarośnięte, dziwne obiekty schowane po krzakach. To naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ja za każdym razem, jak jestem podekscytowany. No to są, proszę Państwa, tego rodzaju klimaty. Proszę Państwa, ja zawsze mi się wydaje, że to kosmici zbudowali nie wiadomo co, wyjechali, zostało po nich i zarosło naszą polską dżunglą. Co więcej, tutaj żyją kaczki, które pionują, startują i pionowo i lądują pionowo za kilka tysięcy lat. Powstanie specjalny gatunek kaczki polickiej. Ja przewidziałem, że jest to kaczka, która idzie w górę i ląduje. I wykorzystują ruch. Jest to ognia fotograficzna. To wisi powietrze od wojny. Znakomite plenery. Proszę Państwa, trzeba poczekać na dobre światło, późne albo wcześniejsze. Proszę Państwa, pół godziny drogi stąd mamy Międzyodrze. Proszę Państwa, kawał dobrej techniki za 30. z czasów przedkomputerowych. Stare bramy. Trzeba się spieszyć, bo tego świata za pół wieku nie będzie. Kradną aż miło. Kupy złomu mamy w Szczecinie w okolicach całonocne. Proszę Państwa. Czarnocin. Proszę Państwa, żyje tam stado dzikich krów. Przepięknie, zobaczcie. Jakie ładne. To nie są tury, to są skotisze. Bydło, które jest tam nie dla ozdoby, nie dla mięsa. Zwierzęta ratują przyrodę. Po prostu żrą, depczą trzcinę. Dzięki temu niewielkie ptaszki z rodziny siewkowców mogą zakładać gniazda w trawie. Proszę Państwa, i krowy, i koniki polskie żyją w doskonałej harmonii. Proszę Państwa, powtarzam, jest to stado dzikich krów. One żyją na kilkuset hektarach i tworzy się naturalna hierarchia stada. Na czele stoi oczywiście najstarsza matka. Proszę Państwa, ja z reguły siedzę na cmentarzach, bo na cmentarzu czuję, że żyję. Na cmentarzu są uczucia, jest zieleń, jest dobra sztuka. Ten niesamowite klimaty żeliwa, to jest cmentarz w Kasimborzu. Wszędzie rozkradli cmentarze żeliwne, płotki, ogrodzenia, a tam nie rozkradli, widocznie z kup złomu. Czynne. A z kolei klimaty, które ja uwielbiam, niewielki cmentarzyk szlachty arystokracji niemieckiej koło Tanowa, miejscowości Bunice, 5 nagrobków kamiennych ustawionych w szeregu. No mnie te rzeczy naprawdę wzruszają. Dodatku dość ładnie doprowadzone przez polskich leśników. Kolejny cmentarzyk, proszę Państwa, w Sołociesze, dzielnica Szczecina, dokładnie schowany w lesie, ciężko go znaleźć. Mam tutaj nagrobki z pierwszej wojny światowej. Chyba jedyny w okolicach Szczecina nagrobek z Wilhaubą. Hełmem pruskich żołnierzy Bismarck nosił taki obok. Z końca wojny z mieczem, z dziećmi dębowymi i mieczem. Stolec, ta gmina dobra, o której mówił Andrzej. Proszę Państwa, jedyny w naszym regionie pomnik z końca XVIII wieku. To jest żona zmarłego myśliwego, to jego dziecko, pies pewnie wspólny, a on jest tutaj. Proszę Państwa, pomnik myśliwski. Proszę Państwa, pomniki z pierwszej wojny światowej, kiedyś były w każdej miejscowości, po niemieckiej stronie jeszcze stoją. Ten przepiękny pomnik bez głowy stoi w Dobrych Nowogardzkich, ale nie podal Bieniczkach, stoi podobne z głową. Proszę Państwa, te pomniki dawniej niszczone obecnie są odnawiane, coś się
zmieni. Proszę Państwa, ciekawa historia. Chyba jedyna na świecie, przynajmniej w Polsce, płyta epitafijna błazna książęcego Mikołaja Hintze. Jego podobizna jest na zamku książąt pomorskich. Został on prawdopodobnie, jak mówi legenda, zamordowany kiełbasą. Szczegóły. Doczytacie się w książce. Proszę Państwa, Brzesko. Ksiądz Żelawski, energiczny, charyzmatyczny lider miejscowych katolików, zbudował grób Chrystusa w starej po niemieckiej kotłowni. Proszę Państwa, to trzeba zobaczyć. Podobno wszystkie miary się zgadzają. To nie koniec wycieczki do Brzeska, ponieważ stoi tam sklepienie, które wisi w powietrzu wbrew prawu natury. Zobaczcie, są zwieńczenia, ale nie ma kolumn. A dlatego, że to nie jest wcale sklepienie jak tutaj, to jest strop podwieszony. To nie wspiera się, to zwisa, ale rzecz niesamowita. Strach tam wejść, ma się wrażenie, że to za chwilę Ksiądz Żelazki raz w roku robi pogrzeb Maryi. Robi nową tradycję, proszę Państwa. Przekonał parafian, że będzie odbywała się procesja Maryjna z kukłą Maryi. Raz w roku parafianie przebrani za niewiasty jerozolimskie i za apostołów idą z laskami ze wsi do wsi, odbywa się piękna uroczystość. Proszę Państwa, czas, gdzie są malowidła z okresu średniowiecza, najbardziej paskudny na świecie. Zobaczcie, to jest rycerz, miecz jak ołówek, tarcza jak kartka papieru, a zbroja jak koszula nocna. No to trzeba zobaczyć. To dla mnie bomba. Po prostu rycerze, zobaczcie. Jeden wygląda wyższy jak Indianin, na wsi, no bo to przecież koń nie jest, proporcje się zgadzają. Jeden z parasolką, koń ma końskiego Heine Medina, wykręcone na a trzeciego w ogóle nie skończył, poszedł do domu, proszę Państwa. Poziom czterolatka, może są też piękniejsze, ale tak dziwnych nigdzie nie znajdziecie. Diabełek szczerbaty, z niepełnym uzębieniem. Takiego diabełka mamy się bać. Co więcej, zainstalowane za ołtarzem, a powinno się to eksponować. Proszę Państwa, tym powinniśmy zadziwić ludzi, tam powinniśmy cały czas jeździć. Dla mnie... co się dzieje? W takim razie dziękuję. I tym sposobem zbliżamy się do ostatniego naszego mówcy. Ostatnią prezentującą jest Ewa Giniewska.